Eligiusz Kamiński, Mikołajki 24 Info. W naszej kulinarnej podróży po Mikołajkach i okolicy trafiliśmy do zjawiskowej restauracyjki Złota Rybka, która mieści się na placu handlowym nieopodal centrum miasta. Jest ze mną pani Teresa Żylińska, która jest właścicielką tejże restauracji. Menu tejże restauracji króluje świeża mazurska ryba w różnej postaci. Jakie potrawy z ryb najczęściej cieszą się największym zainteresowaniem gości? Witam serdecznie. Wszystkie ryby cieszą się popularnością, a szczególnie sandacz i okoń. Okoń w postaci małych chipsików smażonych na patelni, jak babcia smażyła, jak moja mama smażyła. No i w różnych sosach, śmietanie, na przykład sosy cytrynowo-szanowe, kurkowe. Mamy klientów od 20 lat na te rybki. Z tego co wiem, to tak, największym przybojem są okonki. No właśnie, tak jak wspomniałam, właśnie okonki malutkie, chipsowe, smażone na bardzo płytkim oleju, w postaci domowej, no po domowemu zrobione. Obok potraw z ryb w menu restauracji możemy znaleźć również inne dania. Tak, oczywiście. Ryby były podstawą, a w momencie zapotrzebowania, zainteresowania klientów zaczęliśmy wprowadzać inne dania również, dania mięsne, dania pizzy zaczęliśmy robić, zapiekanki makaronowe, także ziemniaczane. I właśnie te potrawy również cieszą się popularnością, tak jak rybki, ale aczkolwiek ryby są jednak hitem. No a przede wszystkim chciałabym zaprosić do naszej restauracji pod względem wyjątkowej atmosfery, takiej spokojnej, ponieważ jesteśmy oddaleni od troszeczkę od centrum i od jeziora i u nas zawsze jest spokój, mamy fajne w takiej atmosferze zieleni, pięknych kompozycji kwiatowych. W tych pięknych okolicznościach przyrody, wśród zieleni, miękkich, wygodnych, wiklinowych fotelach możemy delektować się w restauracyjce Złota Rybka w Mikołajkach. Nie tylko świeżą rybą mazurską, ale także innymi daniami. Eligiusz Kamiński, Mikołajki 24 Info.